choć ty niewiela masz. Pręta po ojcu jest marno i robisz prawie za darmo. Może się zmieni ten świat na lepsze za parę lat. Do ciebie kwiatek dziś mą i o ci też serce do. Do ciebie kwiatek dziś mą i o ci też serce do. Mały bajtel, mały kajtek, co ty ze mnie możesz? Nic nie było tyle warte, jak do ciebie jo. Choć już teraz mam rodzina, dom ostatni grosz. Byś te kwiatki mogła trzymać, zaś przez cały rok. Mamo, serce mi dosz, choć ty niewiela masz. Pręta po ojcu jest marno i robisz prawie za darmo. Może się zmieni ten świat na lepsze za parę lat. Do ciebie kwiatek dziś mą i o ci też serce do. Do ciebie kwiatek dziś mą i o ci też serce do. Wielki chłop i dobry ojciec ze mnie teraz jest. Gryfne dziołchy, gryfne chłopcy, wszystkim trzaja fest. Żonka fajna, dobrze waży, szczęście sprzyjono. Jednak ją pamiętam są matki ciepły dom. Mamo, serce mi dosz, choć ty niewiela masz. Pręta po ojcu jest marno i robisz prawie za darmo. Może się zmieni ten świat na lepsze za parę lat. Do ciebie kwiatek dziś mą i o ci też serce do. Do ciebie kwiatek dziś mą i o ci też serce do. Mamo, serce mi dosz, choć ty niewiela możesz. Ręta po ojcu jest marno i robisz prawie za darmo. Może się zmieni ten świat na lepsze za parę lat. Do ciebie kwiatek dziś mą i o ci też serce do. Do ciebie kwiatek dziś mą i o ci też serce do. I o ci też serce do. Mamo, ty serce mi dosz. Kochani Państwo, Mirosław Jędrowski wystąpi między innymi na koncercie z okazji Dnia Matki 27 maja w Lubaniu. Na tym koncercie wystąpią także Bożena Mielnik oraz Ewa Kopczyńska, a koncert poprowadzę z największą szlagierową przyjemnością osobiście. Rozkochać się. Szczęście jest tak blisko nas. Spróbujmy wykorzystać, co się da. Czas wyleczył rany.
jeszcze będzie pięknie nam. Miłość rozkwita w nas, czy wiesz, co mi na dnie w duszy gra? Miłości nudę, którą mam, chcę, by w twoim sercu była tam. Wiem, że ty też kochać chcesz, tak mocno dziś przytulisz mnie. Miłość rozkwita w nas, zaśpiewała bardzo pięknie Kasia Piowczyk. Wobec tego pełni miłości posłuchajmy. Kasia Piowczyk wystąpi na koncercie z okazji Dnia Matki 28 maja w Ostrzeszowie. W tym dniu wystąpią także Bożena Mielnik, Sylwia Drzewiecka, Ewa Kopczyńska oraz Mirek Szołtysek. A koncert poprowadzi Joanna Kaczorowska. Jak uśmiechasz się, widzę ciebie jak we mgle i chcę już spotkać cię. Może dzisiaj przyjdziesz tu, znów przytulisz mocno tak. Ze mną dzisiaj wejdziesz tu, magiczny ma. Chcę.
To był szlagier w podsumowaniu listy śląskich szlagierów za 2016 rok. Miłość to cudowny sen. A w naszym szlagierowym studiu goście, zdobywcy właśnie tego lauru, Ela Stefan Witkowscy, estradowy, znany, lubiany duet Karo. Witam Was pięknie. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. No, ja od razu zapytam moich gości, kochani, 22 kwietnia 2017 roku, czyli całkiem niedawno. Niedawno premiera właśnie tej płyty, którą no Państwo proszę. Widzicie. To jest nasz nowy nabytek, czwarta płyta z kolei, autorska i myślę, że jest bardzo dobra i bardzo dobrej jakości. A ja powiem o tytule Miłość to cudowny sen. Zakochane tak. Małżeństwo. Czwarta płyta, dojrzalsza, drodzy Państwo, zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej, bo piosenki są z niebanalnymi tekstami. I oczywiście wszystkie teksty napisał Stefan, z czego się bardzo, nie wszystkie, tak, bo dwa teksty chyba napisał Edek Sikora. Mamy nadzieję taką, drodzy Państwo, że... Pozdrawiamy Edka Sikorę. Oczywiście, bardzo że tak. Taką nadzieję, że właśnie ta płyta będzie takim prawdziwym hitem dla naszej publiczności, dla naszych kochanych fanów. I ta płyta ma bardzo ogromny ładunek optymistycznej energii i pozytywnej energii, którą chcemy Wam, kochani, przekazać. Ja przed chwilą poczułem ładunek energii Eli. No, strzelało tu przed chwilą dość mocno. Tak. Ale jak z Twoim ładunkiem energii po tej płycie, Stefan? Jeszcze chcę powiedzieć, że poza tym ładunkiem energii, o którym Ela wspomina, jest tu sporo miłości. Naprawdę, drodzy Państwo, jest sporo miłości i to takiej pięknej, wyśnionej, że tak powiem. Ale również są utwory bardzo dynamiczne, ponieważ ta płyta generalnie cała jest najbardziej, moim zdaniem, dynamiczna z tych wszystkich płyt, które do tej pory napisałem. Było ich trzy, a to jest czwarta, która ma najwięcej energii. Także to pięknie, pięknie. Dużo energii, dużo uśmiechu i dużo miłości ma przenieść ta płyta dla Państwa. Będziemy zapewne często prezentować szlagiery, przeboje z tej płyty, ale zapowiadaliście bodajże w lutym podczas wywiadu, pamiętam, że płyta będzie miała charakter folkowo-popowy. No i oczywiście nie zabraknie Waszego śląskiego klimatu. Tak, jesteśmy konsekwentni w tym, co żeśmy powiedzieli. Rzeczywiście są piosenki biesiadne, piosenki popowe, są piosenki takie, które nasi kochani fani lubią, typu Rozwacz 4 Dziewczynkami Day, Kochasz mnie czy nie. Właśnie są też takie piosenki podobne. Polecamy naszą płytę, kochani, musicie ją mieć. Gdybyśmy mówili o muzyce folkowej, jaki szlagier byś wyróżnił? Najbardziej, który mi się tutaj nasuwa, to o tytule Śląski Szlagier, ponieważ Śląski Szlagier to jest to, co nasi fani bardzo lubią i postanowiłem taki napisać. Jest tutaj taki, który powoduje, że naprawdę jest ta interakcja, z którą spotykamy się na naszych koncertach. A jak z Waszą interakcją w małżeństwie? Zawsze jest i mam nadzieję, że jeszcze długo będzie istnieć. Będziemy trzymać kciuki, bo dobrze Wam idzie. Ale ja z tego, co się zorientowałem przed programem, na tej płycie jest numer rock'n'rollowy. Co się z Wami stało? No właśnie, to też sobie zaproponowałem. Taki szalony pomysł męża. To jest taki szalony mi pomysł. Myślę, że w każdym z nas trochę tego rock'n'rollowca jeszcze pozostaje z tych młodzieńczych lat. Postanowiłem przenieść tego rock'n'rolla na naszą A tańczyliście kiedyś, płytę? Edu, rock'n'rolla? Ale oczywiście, że tak, jak byliśmy młodzi. No ciekawe. No, tak. Byliśmy młodzi. Płyta i jej wydanie, zdaję sobie z tego sprawę, jaka to jest praca, to składa się na to wiele, wiele godzin żmudnej pracy w studiu. Potrzebny jest kompozytor, autor tekstu, dlatego ja bym powrócił do tego, żebyście wspomnieli również o aranżacjach, Elu. O, to już może Stefan. Proszę. To znaczy się, płyta składa się z 14 utworów, z tego dwa utwory napisał Edek Sikora, mówimy o tekście. Wszystkie moje są kompozycje i teksty. Natomiast jeżeli chodzi o studio, to nagrywaliśmy w dwóch studiach. Jedno u Drozda Łukasza,
i to jest wspólne studio razem z Marcinem Kindą, które też bardzo chętnie tutaj wspomnę i wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Serdecznie. Ale dwa utwory są nagrane w studiu u Rafała Nowaka, gdzie jestem również bardzo dobrze, bardzo zadowolony z tego materiału, który powstał. Między innymi właśnie ten rock and roll z żywymi gitarami, bo to chcę właśnie powiedzieć. I brawo. Serdecznie zachęcam do posłuchania tego utworu. No i dziękujemy za współpracę i za wszystkie sugestie, które naprawdę się nam przydały. Świetnie, no zresztą wiem, Rafał Nowak to rock and rollowiec bardzo dobry. Tak, tak. Zbliża się, kochani, niebawem szczególny koncert. Czy Elu pamiętasz, jaki to koncert? Dzień Matki, na który serdecznie zapraszamy. Piękny koncert i piękny dzień zapewne, tym bardziej, że pozwolicie, przypomnę, wy na pewno pamiętacie. 26 maja to piękna data w Chorzowskim Centrum Kultury. I na tym koncercie zaśpiewacie dla mam z całego serca i z miłością. Czy z tej szlagierowej płyty możemy spodziewać się repertuaru? Jak najbardziej. Tu jest tyle sentymentalnych i miłosnych piosenek, że na pewno coś fajnego wybierzemy, że troszeczkę w takim pięknym... Prowadzą właśnie taki piękny nastrój, taki ciepły nastrój właśnie z okazji Dnia Matki. Ale wiem, że tam jest, Elu, jedna, a może i więcej piosenek po śląsku, tak? Są po śląsku, tak. A jakbyś miała wyróżnić taką piosenkę? Moja Ela. Moja Ela. Proszę, jaka to jest autoreklama żony. No bo to jest piosenka o mnie, drodzy Państwo, no naprawdę. No proszę, ale ja myślę, sedno tego tekstu jest o tym, że to co prawda tytuł jest Moja Ela, ale chodzi generalnie o to, żeby te wszystkie nasze partnerki, nasze żoneczki od czasu do czasu, nie mówię często, ale od czasu do czasu dały nam troszeczkę luzu. Ten łańcuszek, pobożne życzenie, drodzy Państwo. Łańcuszek wydłużyłem, przynajmniej o trochę, nie? Wydłużył łańcuszek, proszę Państwa. To ja tylko skończę ten wywiad chyba raz, dwa, trzy, cztery, dzióbkami dej. Nie będziesz zazdrosny, Stefan? Nie. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy naszymi bardzo. Gośćmi byli Ela, Stefan Witkowscy, estradowy duet Karo. I jeszcze raz przypomnę, że spotkamy się na koncercie z okazji Dnia Matki 26 maja w Chorzowie. Do zobaczenia, zapraszamy. I zapraszamy. To rość było tak, nieważne kaj jak, na dziocha wejrzał kelner się, ta w siódmym była śnie i dała mu całus, jak wino do niej niósł, on myślał, że jest w jakimś śnie, których tych działo się. Których tych działo się i te...
Duet Karo pełen wiosennej szlagierowej energii. A dla tych z Państwa, którzy głosują na szlagiery do Top Szlagier Dziesiątki, wysyłając SMS-y, mamy nagrody w postaci płyt CD. Nowość Duet Karo Miłość to cudowny sen. Damian Holecki Na zawsze razem. Mona Lisa Szalona noc. Krzysztof Koniarek Zacząć od nowa. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowysklep.pl. Tyle czasu przeżyliśmy razem, mamo. Tyle piękna i radości wokół nas. Jednak bardzo potrzebował cię mój tato, bo już dłużej nie potrafił zostać sam. Kiedy odszedł, byłaś wtedy bardzo młoda. Mogłaś zmienić swoje życie, to jest fakt. Powiedziałaś, ktoś mi siły jeszcze doda. Lecz odeszłaś, ja zostałem całkiem sam. Zostań wzorem na ostatnie moje lata, fundamentem na ostatnie moje dni. Kiedyś przyjdzie taka chwila jak mój tata i przytulę cię w ramiona, ja twój syn. Może myślisz, że już wszystko jest skończone, że masz spokój, ale trzeba jakoś żyć. Lecz Maryja ciągle patrzy w twoją stronę, więc nie zmarnuj wychowania ciężkich dni. Zostań wzorem na ostatnie moje lata. Zostań wzorem na ostatnie moje lata. Zostań wzorem na ostatnie moje lata, fundamentem na ostatnie moje dni. Kiedyś przyjdzie taka chwila jak mój tata i przytulę cię w ramiona, ja twój syn. I przytulę cię w ramiona, ja twój syn.